Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem KKZ665 i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się odpakowaniem części do moich przyszłych produkcji. Jednak zanim otworzę tą paczkę i o nią mówię, chciałbym podziękować mojemu dobremu przyjacielowi Pawłowi Kamińskiemu, czyli PKMówić92, za zapłacenie za tą paczkę, za kupienie mi jej. Tutaj macie link do jego kanału, więc wbijajcie, a ja zapraszam do oglądania. Dobra, więc po naprawdę wielu próbach nagrania wstępu i po licznych problemach z mikrofonem i z kamerką, naprawdę nie wiem co się dzieje ostatnio, nagrałem w końcu ten wstęp. Mam nadzieję, że jakoś głosu nie jest tragiczna, przepraszam w ogóle też za mój głos, ponieważ jestem chory troszeczkę jeszcze i mam zachrypnięty głos. Ale dobra, paczkę zamówiłem, znaczy paczkę kupiłem w Wojtek Poland Bricks. Jest to sklep na brinkley.com, tutaj będziecie mieli link nawet podany w opisie. Paczka razem wyniosła ze wszystkim z wysyłką itp. Około 57 zł. Paczka została zamówiona w niedzielę w nocy. W poniedziałek zostały chyba wysłane pieniądze, tak? We wtorek chyba zostały wysłane, została wysłana i w środę już ją miałem, więc no dosyć szybko. Zamówiłem te części tutaj do moich przyszłych produkcji. Niedługo się dowiecie jakich. Więc chyba dobra, możemy otwierać. Tu mam nożyczki. Takie moje zwykłe, zawsze je mam. Więc dobra, mam nadzieję, że będzie wszystko, że pan mnie nie oszukał. Nas nie oszukał, mam nadzieję, że będzie wszystko. Więc słuchajcie, z której to strony, żeby nie zniszczyć zawartości. No dobra, nie będzie z tej. Mam nadzieję, że tutaj nic nie obetnę. No i przepraszam za ten taki słaby dosyć ten materiał jest, ja wiem. Niestety, no o kurde, uciąłem troszeczkę. Chyba tego, no worka styrenowego. Może ten film jest taki troszeczkę, no taki sobie, ale naprawdę jestem zdenerwowany troszeczkę już. Wiele prób było tego nagrania i mi się dużo psuło rzeczy, ale dobra, dobra, zobaczymy co jest w środku. Wszystko, to wszystko, dobra. To możemy wywalić na bok, tu się pokażę, że jest pusto. Jest pusto, dobra, mam nadzieję, że mi słyszeliście. Dobra, więc pierwsza saszetka to są tak, to są mieczy świetne. Ja powiem wam szczerze, że ja do końca sam nawet nie wiedziałem ile tego będzie wszystkiego. Jak widzimy mamy aż 3 ręko coś tam, no dobra, tu jest laser. Mamy 3 lasery zielone, 2 niebieskie. Tak one wyglądają z bliska. Na razie nie będę wyciągał, potem może. Dobra, tutaj widzę już, mamy fryzurę, czarne włosy, takie pekamowisowe. Jak wam to pokazać, bo to ciemno jest. O, dobra, widzicie, tak, się one prezentują. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, naprawdę, bo mam zasłonięty monitor i widzę tylko kawałek, więc chyba jest ok. A, takie włosy zwykłe. Tutaj mam patelnię, zwykła patelnia do wystroju. Fajna. Tutaj mam drugą patelnię, ona jest w woreczku. O, ona, aha, dziwny, aha, bo woreczek pękł. Aha, ja go chyba przeciąłem, no dobra, ja go chyba przeciąłem. Więc, no więc tutaj mam drugą patelnię, no. Druga patelnia. Ojej, okej, tu położymy na bok. Tutaj mamy figurkę. Jest to figurka lekarza, taki klasyczny, klasyczna figurka. Zależało mi na włosach i na buźce. Albo dobra, potem. Tutaj mam aż 3 torsa. Mam wakacyjną koszulkę. Taką do pracy. I taką młodzieżową, no z astronautem Blankiem. Tutaj mamy właśnie główną rzecz, jaką chciałem, czyli policjanta z LEGO City. A tutaj mamy takiego pracownika, głównie zależało mi na buźce, ale dostałem ludzika. Więc tak prezentuje się pierwsza figurka. Wygląda ona naprawdę schludnie. Ma bardzo fajne włoski, twarzyczkę. Jedną wadą, jaką zauważyłem, jest tutaj takie małe zdrapanie. Zgaduję, że ten tors jest pewnie troszeczkę stary, więc co tego wina. Ale tak to wszystko ogólnie na plus. Tak prezentuje się druga figurka. Jest nią policjant z LEGO City. Teraz są nowi policjanci, więc ciężko było ją dostać. Ten, kto ogląda ulicę Kanarkową, wie, że to jest Marek Krawczyk. Zwykła figurka, bardzo ją lubię. Lecimy następną. Tak prezentuje się trzecia figurka, jest nią budowlaniec. W tej figurce głównie zależało mi na twarzy, chciałem samą buźkę, ale Paweł kupił mi aż całego ludzika, więc bardzo mu dziękuję.
No, fajny lucik, nic żadnej rysy nie ma, nic złego. Tak prezentuje się torso z Benkiem. Wygląda ono bardzo ładnie, ma fajne zielone rękawy. Jedynym błędem, jakie widziałem, to jest takie malutkie ryski, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. No nie widać, ale są takie malutkie ryski, ale one tam nie przeszkadzają w niczym. Tak prezentuje się drugi tors, wygląda on bardzo fajnie. Nie zauważyłem u niego żadnej rysy, więc na plus, fajna kurteczka. Lecimy dalej. Tak prezentuje się trzeci tors. Wakacyjna koszulka, bardzo mi się ona spodobała, naprawdę super torso. Ale zauważyłem malutki defekt, czyli tutaj ma taką czarną, ale nie wiem, czy to widać w sumie, a widać. No, nie przeszkadza mi to, ale na szkoda, że takie coś się znalazło. Lecimy dalej. Tak wyglądają miecze, świetne, zwykłe miecze, rączka się świeci, bardzo fajne, lecimy dalej. A tak prezentuje się patelnia i fryzurka. Fryzurka jest naprawdę fajna, bardzo mi się ona podoba, zawsze taką chciałem mieć. Patelnia też spoko, nawet nie wiedziałem, że taki element jest w LEGO, więc się ucieszyłem, że taki był w asortymencie Wojtek Poland Bricks. Więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że był dosyć słaby, jakość audio mojego głosu jest taka sobie. I przepraszam za tyle wpadek i błędów. No niestety jestem troszeczkę jeszcze chory. Mi się ciężko nagrywało, naprawdę miałem dużo problemów ze sprzętem i z samym sobą. No cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, to dajcie subskrypcję. Zapraszam na kanał Pawła, zapraszam na sklep Wojtek Poland Bricks. A ja żegnam się z wami. Na razie, cześć.